Siemanko, drodzy widzowie! Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Operator CNC 2.0. Słuchajcie, drodzy widzowie, dzisiaj odcinek będzie na temat ponownie czwartej osi. Między innymi chciałbym Wam pokazać, jak działa DWO, czyli dynamiczne przesunięcie punktu zerowego. O co w ogóle w tym chodzi i jak to działa? No chodzi to, jak to najprościej sobie powiedzieć? Inaczej. Powiem, co się dzieje, jakbyście tego nie mieli. Jeżeli macie czwartą oś, jeżeli macie na przykład założone imadło, to w sposób, jaki ja tutaj mam zamontowany lub podobny. No to teraz tak, jeżeli obrabiamy normalnie w trzech osiach, to nie ma żadnego problemu. Ale natomiast, jak już byśmy chcieli sobie obrobić inną płaszczyznę, to po obrocie musimy sobie ustawić ponownie bazę. Dynamiczny punkt przesunięcia zerowego działa właśnie w ten sposób, że nie musimy non-stop przestawiać bazy. Jakby maszyna wie, gdzie jest środek naszego tutaj całego układu i sama sobie to wszystko oblicza. Dzięki temu bazę ustawiamy tylko raz. Za takie DWO musieliśmy zapłacić około 5000 euro. No coś koło tego, już dokładnie nie pamiętam. Ale no, uważam, że przy takich robotach jak ta, to się naprawdę opłaca. Wyobraźcie sobie, że pełno jest takich zakładów, gdzie nie mają tego DWO. No i jak mają już do wiercenia jakieś otwory czy coś, obojętnie w sumie co, no to muszą się na przykład ustawiać od jakiejś paski, na przykład tutaj, o, od jakiejś takiej ostrej krawędzi. No i wiadomo, wtedy to nie jest dokładne bazowanie, tak? A dzięki temu, że jest DWO na maszynie, no to mamy problem z głowy. Wystarczy je tylko ustawić. Odcinek z samym ustawieniem też w ogóle mam zrobić, jeżeli bylibyście chętni. Jeżeli dużo osób ma DWO, a nie wie, jak z tego korzystać, no to jak najbardziej taki odcinek wykonam. Co mamy tutaj dzisiaj do roboty? No, jest taka kosteczka. Mamy tutaj trzy kąty właściwie, do których jest potrzebne DWO. Pierwszy kąt jest następujący. Drugi kąt jest naprzeciw siebie. Tutaj. I trzeci kąt jest tutaj z przodu. O co tu chodzi? Chodzi tutaj między innymi o to, że jak mamy kostkę już wykonaną, to działa w ten sposób. Dwie kostki muszą się schodzić do siebie i zapierać oczywiście na tych kątach. Następnie, oczywiście kostki będą planowane w kolejnym mocowaniu, ale na sam koniec jest wiercony centralnie otwór w komplecie, czyli dwie sztuki opieramy na naszych kątach i wiercimy wiertłem węglikowym oczywiście po to, aby można było sobie to później zamontować i pospawać. To nie jest żaden dokładny detal. Jak widzicie tutaj, o, materiał jest 50 na 50 i wymiary też ma na 50, więc jak widzicie, kostka jest krzywa. Taka już przyjechała, więc niektóre ściany są niezabielone. Ale to nie ma najmniejszego znaczenia, bo nie jest tutaj w ogóle to potrzebne. No i co, puścimy obróbkę. Obróbkę puścimy z dwóch kamer. Dlaczego z dwóch? Jest to materiał IC304, więc ciężko to obrabiać bez chłodziwa. Dlatego jedną kamerkę będziemy mieli zamontowaną tradycyjnie, a druga GoPro będzie nagrywać jakby zza drzwi. Wtedy będziecie mogli zobaczyć, jak fajnie obraca się nasz uchwyt. No i tak naprawdę całokształt tego będzie widać gołym okiem. Zanim jeszcze zaczniemy, kurde, zapomniałem. Trzeba się przywitać z naszym tokarzem. Elo, Adi. Troszeczkę widzowie. Słyszałem, że odcinki w nowe wlatują. Tak, już jestem z wami. Na pewno jak każdy ten odcinek wrzuci, to już odcinek, który nagrałem, już będzie na kanale. Także zapraszam Was na mój kanał Adriankowski DWO. Na wszystkie media oczywiście zapraszam, jak zawsze. I co? I to pozdrawiamy. Zapraszamy do subskrypcji. Tutaj maszynka chodzi, się zapierdala ładnie. Nic nie widać tradycyjnie. O, pokażę Wam jeszcze naszą piłę, bo za chwilę mi się wydaje, że wyjdzie ducha już do końca. Ona tu jedzie z tematem. Wcześniej ciąłem po 5 lat taki zakładałem, no ale stwierdziłem, że no nie, no to jest przegięcie, nie? Nie, no myślę, że tak. Ona jak będzie tręczy do końca, to już do siebie zarobi. No. No rok już tak naprawdę staje w dupę. Raz się zatarła. No, mieliśmy wymieniane koło zębate.
z rondu chyba albo tysiącu, więc... Ale działa do takiej roboty, jest ok, pojedynczej. W sumie to takie jest niedobre. No to już jest przesada, nie? To jest przesada. Tak samo jak chcieliśmy wtedy ten wałek i 180 HMT, o. 4 metry, to była masakra, nie? No i się zatarła. No ale jeszcze chodzi. No niestety. No ale niedługo trzeba będzie pomyśleć o nowej. Dzisiaj jest dzień sprzątania, więc troszeczkę jest burdel. Adi dzisiaj tutaj tnie rurki na Dewalcie, zderzaczek i będzie sobie zapierdzielał z tematem. Wracając jeszcze do naszej obróbki, jeszcze raz powtórzę, DWO. Będziecie mieli okazję zobaczyć sobie, jak to wszystko funkcjonuje. I naprawdę mega, mega fajna rzecz, ze względu na to, że tak naprawdę ustawiamy raz bazę i zapominamy o tym, tak? Możemy sobie obrabiać kostkę praktycznie z trzech stron. No i nie martwić się o to, że gdzieś zgubimy wymiar, czy po obrocie trzeba się drugi raz bazować. No dobra, to tak by było na razie tyle tytułem wstępu. Widzimy się za chwilę. Dojdziemy do jakichś wniosków, a ja tymczasem puszczam obróbkę. Pozdro!
Okej, widzowie, jesteśmy ponownie. Mamy już detal wyfrezowany. Uwaga, odmuchniemy trochę. Jak mogliście zobaczyć na filmie, troszeczkę narzędzie drżało w poprawce termo. Właśnie, zapomniałem o tym wspomnieć, że chyba, no nie, pierwszy raz nie, ale kolejny raz mamy do czynienia z oprawką termo na maszynie. My jesteśmy mega zadowoleni, aczkolwiek tutaj frez no, troszeczkę został spieprzony, bo został za mocno zaniżony, no i on drży, a w pewnych momentach, jak jest kostka krzywo, to on bierze bardzo dużo na stronę i dlatego tak się działo, jak się działo. No ale trudno, ten wytrzymuje, już jedzie i jedzie, się nie chce zepsuć. Wygląda całkiem nieźle, całkiem okej jedzie tą kwasówkę, więc jesteśmy zadowoleni. Zapomniałem dodać cokolwiek o naszym tutaj mocowaniu, jak sobie to zrobiliśmy, jak zapięliśmy to imadełko na czwartej osi. No mianowicie wymyśliłem po prostu zwykłą kostkę, ucięta jest na pile, splanowana została strona, która jakby przywiera do naszego adapterka. Adapterek wykorzystaliśmy z uchwytu. Praktycznie wystarczyło zrobić pogłębione otwory, tu wystarczyło zrobić 4 gwinty M12. No i mamy zamocowane, kostka już jest, wystarczyło ją splanować, zrobić takie wyfrezowanie pod imadło szunka. W ogóle zajebiste to imadełko jest, już mogliście zobaczyć na poprzednich odcinkach. No mega, mega, do takiej pracy jak znalazł. W ogóle szunkie przywiózł w sumie jak na otarcie łez, bo wcześniej kombinowałem, żeby założyć imadło TKSCF 125, takie świńskie, nie? No, to znaczy świńskie w porównaniu do tego. A to jest takie idealne, zgrabne, fajnie się kręci, sztywno jest wszystko, jest zajebiście, nic się nie przestawia. No i właśnie, wracając jeszcze, wyfrezowane zostało pod ten wymiar na imadełko. Dwa otworki M8, no i się trzyma, wszystko jest elegancko, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. No tak jak widzieliście, wszystko się tutaj ładnie obracało z tym DWO. Bazę ustawiliśmy tylko na początku i problem z głowy, tak? Nie trzeba tutaj nic wymyślać, ustawiać się od nie wiadomo czego. Jest detal zrobiony, tu jak widzicie strona jest niezabielona, a tu jest zabielona. No to wychodzi z tego, że kostka jest krzywo, ale już nic z tym nie zrobimy. Jak jest materiał walcowany, nieciągniony, no to tak się czasem dzieje. No ale co zrobić? No to dobra, to chyba byłoby na tyle. Pamiętajcie, kochani, że szukamy pracownika. Mam nadzieję, że zanim ten film pojawi się na YouTubie, to nie będziemy go jeszcze mieli i dlatego wam o tym mówię. No, w sumie jak będziemy mieli, to też się nic nie stanie. No także w każdym bądź razie DWJ otworzyło rekrutację, więc zapraszamy. Wiecie, jak pracujemy. Oczywiście do każdej obrabiarki będzie komputer. Każda obrabiarka będzie miała swojego kama, więc tak naprawdę potrzebujemy pracownika, który jest samodzielny, tak? Na którym nie trzeba stać, nie trzeba mu pisać programów, żeby był taki jak my. O, samodzielny po prostu. To by było na tyle. Dzisiaj jest piąteczek, jutro lecimy na rybki. A my jeszcze pożegnamy się z Adim. Adi z Siemiaczu. Siemano, trzymajcie się mordeczki. Miłego weekendu wam życzę. Jutro będziesz łowił karpie? Jutro będę łowił karpie, normalnie wszystko tam będę łowił, nawet żaby będę łowił. Żaby będziesz łowił? Jak nie będzie brania, no to żaby będę łowił. Ale będziesz łowił ryby, czy jak normalny Polak się napić po prostu? Nie no, jadę nie oszukując, to i to zrobić. Dobra, elo. Cześć.
trzymajcie się. Pozdrawiamy serdecznie, hej, pozdro.